W tej lekcji nauczymy się wstawiać obrazki clipart. Obrazki clipart to ogólna nazwa określająca jakieś ilustracje, zdjęcia, obrazki, które mamy dołączone do pakietu Microsoft Office. Obiekty te pozwalają tworzyć urozmaicone graficznie dokumenty Worda. Aby przejść do tych obrazków clipart, przechodzimy sobie tutaj na zakładkę wstawianie i tutaj w obszarze ilustracje mamy coś takiego jak obrazy online. Po wciśnięciu tego wyświetli nam się okno wyszukiwania obrazków w sieci i wpisujemy nazwę dla szukanego obiektu i kiedy wyświetli nam się ta lista tych clipartów, wciskamy myszką, zaznaczamy, który chcemy wybrać po prostu i klikamy wstaw. Przejdźmy sobie do Worda. Jestem tutaj na zakładce wstawianie i mam tutaj obrazy online. Przejdę sobie do tych obrazów. I teraz mam tutaj obiekty clipart w witrynie Office.com. Przechodzę sobie tutaj i wpisuję na przykład dom. I widzisz, że Office Word wyszukał mi tutaj bardzo dużo tych obrazków. Mogę sobie to powiększyć, rozszerzyć. Widzisz, że jest ich bardzo, bardzo dużo, ale my chcemy sobie wstawić jakiś obrazek. Niech to będzie na przykład taki. I klikamy po prostu wstaw. I widzisz, że Word pobrał dla nas ten obrazek. I oczywiście już go mamy wstawionego. Oczywiście tak jak w poprzedniej lekcji pokazywałem Ci, że możesz tutaj sobie poustawiać różne style obrazu, położenie, efekty. Jest ich bardzo dużo, możesz sobie powybierać i poustawiać takie, jakie Ci się podobają. Wstawianie obrazków clipart jest proste i bardzo intuicyjne. Myślę, że spokojnie sobie z tym poradzisz. Wymaga to po prostu przećwiczenia parę razy wstawiania tego do Twojego dokumentu. Zapraszam Cię do następnej lekcji.